Siema, widzowie, witam was, kolejny odcinek Wiedźmin 3, dzięki komu możecie zostawić lajka, komentarz, suba. I naprawdę się cieszę, ponieważ dawno nie grałem w Wiedźmaka, swoją drogą. Mega dawno, naprawdę mega dawno nie grałem, bo teraz przysiadłem, słuchajcie, i nagrywałem zupełnie inne serie. No i w końcu wracamy, w końcu sobie, ja wracam do Wiedźmaka, tylko mam wrażenie, że delikatnie laguje gierka, chociaż jest 60 FPS-ów. Napisane mam 60 FPS-ów, to mam wrażenie, że są lagi, poczekajcie. Ale to wydaje mi się, że ja mam wrażenie, że są lagi z tego względu, że ja się przesiadłem aktualnie z The Long Darka, który posiadał jakieś 200 200, no to FPS-ów i mamy duże 144 doznaczenie. było zawsze wyświetlane na ekranie, także myślę, że lagów nie ma, tylko FPS-ki tutaj są całkiem w porządku, tylko po prostu moje oko się przyzwyczaiło do 120 i widzi 60 i mówi, co? Gości, co? Chociaż w sumie mógłby na Wiedźmaku spokojnie mieć 200 FPS-ów czy coś. 140 bo miałem. 160, 140. No to wolę nie obciążyć tej karty graficznej, wolę, żeby dla widza jakoś było. A nie żebym ja miał jakieś mega duże FPS-ków. Kontynuujemy sobie widzowie historię. Możecie zostawić lajka swoją drogą. Widzisz, jak przed nami spiesza? Trole się tak nie zachowują. No co tu się dzieje? Komentarz możecie na mój drugi kanał wpaść. No i co? I wpadamy, rozmówić się tutaj chyba z trollami. Już kompletnie zapomniałem, jak się nagrywało Wiedźmina. Naprawdę. Ale postaram się, żeby ten odcinek był najlepszy. A i swoją drogą jest trzecia w nocy, także jeżeli dzisiejszy odcinek byłby taki, to przepraszam widzowie, ale jest jak jest, nie mogę spać. Ty rozmawiaj z tymi idiotami. Dobra, a czemu ja? Co to jest jakaś sugestia, że my się dogadamy, bo oni są idiotami? Chcemy tylko przejść do kręgu. Spokojnie, chcemy tylko przejść do kręgu. Tak. Wiedźminy jedno mówić, drugie robić. A czasem i trzecie kłamczuchy. Drogi tempaki, bo was nasz wir porąbie, rozumiecie? O, chyba że się wkurwił. Ich. Zrozumiałe, gratuluję. Musimy biec do tamtej pieczary, inaczej nas ukamienują. Gdzie ty chcesz biec? No dobra. Chyba nie mam wyjścia. O kurwa. Ty, możemy je zabić po prostu? Chyba możemy, ale nie wiem czy chcemy ostatecznie. Nie no, mam wrażenie, że są. Nie wiem, czy to są może lagi jednak. Nie mam się żadnego pojęcia. Zapomniałem, w którym się tu klika rzeczy w tym Wiedźminie. Nie, powinno być okej. Okay. A czemu przycisk nie działa? Ale się czuję oszukany. Czekajcie, bo chciałem was zatrzymać. Nie, widzowie, coś tu jest niegrańsko, ale to nie wiem, to jest moja wina, że jakby mam w oknie to odpalone, zaraz to naprawię, tylko teraz nawet nie mogę Jak escape'a kliknąć. trolle rzucać kamień, wy nie iść dalej. Wiedźminy nie rozumieć? Rozumieć, mimo to musimy iść do kręgu żywiołów. I słuchać, mimo to. My wam do zamek nie chodzić. A tam dużo kamień. Ładny kamień. Przestań już do nich gaworzyć, to nic nie da. Racja nie do... Daj mi mówić. Daj mi mówić. Znasz się na Negocjacje, no negocjacji, jak właśnie. one na deklinacji. Nie zrobimy wam krzywdy. Nie będziemy dotykać waszych kamieni. Dajcie przejść. My rzucić kamień, a wiedźminy nie oddać, tylko gadać. Może wiedźminy dobre? Ty głupi, wiedźminy zabijać potwory, a trolle potwory. Tak, nie rób mina. Me and my boys. Będzie tak. Wy tu zostawić ostre maczugi. Nie. Wy przejść. Jak nie, my bić. Miecze mam, dobra. Niech tak Niech będzie, będzie. no. Zostawimy tu miecze, ale zabierzemy je, jak będziemy wracać. My ich nie chcieć.
O. Metal niedobry, fuj, szczypie w usta. Chcieli sprawdzić. Zwariowałeś. Rób to, co ja. A nie. No dobra, dobra. Myślałem, że tylko chcieli nas przetestować. No, nie jest to najmądrzejszy pomysł, co wykminiliśmy. No, ale trudno. Dobra, może teraz się naprawi jakby płynność. Wiedźmi nie zabijają potwory. Źle pamiętasz. Zabijają tylko te, które szkodzą. One rzucały w nas kamieniami, Ger. Poskarżysz się Eskolowi. No. Dobra, jeszcze musiałem się upewnić, że nagrałem wszystko tutaj w porządku dla widza. A teraz widzę pasek na dole. Co ten Wiedźmin taki zbugowany? Ty bardziej niż ten The Long Dark. No, to jest. Ale CD Projekt. Nie da się ukryć. Umówmy się, najlepszy w odbugowywaniu rzeczy nie był. Ładny nigdy. Widok. Musi być, skoro nawet ty to zauważasz. Geralt, za kogo ty mnie masz? Nie pomyślę. Za Gbura? Nie zaprzeczę. No ale dość komplementu, weźmy się do roboty. Pamiętasz, co trzeba zrobić z tym kręgiem? Trochę czasu minęło, odkąd aktywowałem tu swój medalion. Dobrze, dziadku, nie tłumacz się. Zapal pochodnie i połóż filakterium na ołtarzu. Ja wykonam resztę. A co my chcemy zrobić? My chcemy aktywować medalion, tak? Kurchawka, krasnoludzki spirytus. Nie, chciałem... Co chciałem zrobić? Chciałem zapalić pochodnie, ale... Widzę, że muszę to zrobić w taki bardziej ordynarny, że tak powiem, sposób. Chyba nie, mam teraz opcję zapal. Dobra, zapalone. I co teraz? Muszę położyć filakterium, dobra. A pochodnie już zapaliłem, a jeszcze jedna tu jest. Dobra. Dobra. Filakterium jest na miejscu. No, to pozostaje tylko chwilę poczekać. Słoik nasączy się mocą żywiołów. A my odsapniemy. A ty jak sobie poradziłeś z trollami, gdy przechodziłeś próbę medalionu? Czekaj, czekaj. A, pamiętam już. Użyłem Axi, ale wtedy zaczepił mnie tylko jeden. Chciałem powiedzieć, że powinien się domyślić po ostatniej tej rozmowie. To jakaś dobra historia? Wyborna. Napadło mnie dwóch zbójów. Jeden mierzył z kuszy, drugi zaczął szperać w moich sakwach. Wpierw kazałem kusznikowi zastrzelić kompana, a potem się powiesić. Faktycznie. Wyborna opowieść. Prawda? Boki zrywać. Powiedz, zawsze byłeś takim cynicznym sukinsynem? Nie. Zanim Wesemir przywiózł mnie do Kermoren, byłem urocz. Aż tak źle być Wiedźminem? Ponoć można skończyć gorzej. Szkoda tylko, że nie miałem wyboru. Takie było nasze przeznaczenie. Przeznaczenie? Opowiem ci o przeznaczeniu. Miałem ojca pijaka. Jak się nachlał, prał mnie i matkę do krwi. Co noc modliliśmy się, żeby wreszcie zdechł. Któregoś razu nasze prośby prawie się spełniły. Tatuś zgubił się w drodze z karczmy i wlazł prosto w gniazdo Neckeru. Ale uratował go pewien Wiedźmin. I wiesz, czego chciał w zamian? Dasz, co pierwsze w domu zastaniesz. Moje życie. Za życie tego chuja. Pierdolę takie przeznaczenie. No to przykro mi, ale zostały kości wylosowane na jedynkę. Nie wiedziałem. Przykro mi. Jakbyś się jeszcze kiedyś zastanawiał, czemu jestem takim cynicznym sukinsynem, to już wiesz. No ale zostałeś gigakoksem Wiedźminem, no, zarabiasz se pitos. Zbierajmy się. Jesteś totalnym szefem. Kumplem takiego szefa, jak ja jestem. Czyli też szefem. A, filakterium mieliśmy tutaj. Mocą żywiołów. Święte słowa, bracie. Napełnić. Coś czułem, że po drodze nas spotka tutaj walka z tymi trollami, nie z trollami, tylko z jakimiś potworami, ale widzę, że... Widzę, że niekoniecznie. Nie musisz mnie namawiać. Chodź, Geralt, zbieramy cię. Nie, chyba Gierka jest trochę za cicho, poczekajcie.
Nie, jest na maksa. Czekaj, dzisiaj nic nie idzie dobrze, ale to z tego względu, że tak dawno nie nagrywałem Wiedźmina, że nie ogarniam, co tu się dzieje, nie? Ale mam nadzieję, że chociaż dźwięk powinien być. Powinien być ok, ale. Tak, tak, wracajmy od razu z nim. Wracajmy. Ale wydaje mi się generalnie trochę cicho, że te dialogi faktycznie ich powinny być trochę głośniejsze. Nie wiem, czy to ze względu na lokalizację, czy może. Czy może na coś innego, ale. Ale wydaje mi się, że warto. Warto by było troszeczkę to podgłośnić ostatecznie. Uuu, nowy poziom, a czy nowy poziom nie oznacza jakiejś nowej zbroi super? Kurwa, pewnie, że oznacza. Dobra, zakładamy. Właśnie, mam taki super problem z Wiedźminem, że niestety pogubiłem wszystkie odcinki, mi się pomieszały i nie wiem, który odcinek był do którego tego. Który odcinek to który odcinek i ja patrzę, 42 odcinek mam level 17, a w 43 mam level kurwa 16 i mówię, poczekaj, co? To nie w taką stronę powinno iść. To jest przypał straszny swoją drogą. Mam dwa punkty do wydania. Mamy też chyba odblokowało nam się miejsce na kieszeń nową. Niekoniecznie niestety. No dobra, pokaż tą zbroję. No, coraz lepsza. Tylko mi się ten kolor nie podoba, ale te kolory można ogólnie pozmieniać. Dobra, mam jakieś tu misje. Chciałbym je wykonać. Zadania poboczne. Zaklinanie na dobry początek. Nie wierzę znikąd. To możemy wykonać, ale na pewno nie teraz. Czyli zostają nam dwie misje. Znajdź Yennefer i najbrzydszy człowiek świata, czyli pomóż Yennefer w naprawianiu megaskopu. Czyli obie prowadzą nas do Yennefer. Wszystkie drogi do Yennefer prowadzą, chociaż już nie powinny, bo naprawiliśmy tutaj zaklęcie, które zostało na nas rzucone. O, Uma! Gdzie Uma? Słyszę Umę. Siema. Tak? W czym rzecz? A nie, tak chciałem zobaczyć, co robić. Widziałem się z Mchyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. Na razie. Mogę z przygłupem pokarać? Siema. Możemy porozmawiać? O, zrozumiał chyba. Szukam Ciri. Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Ja bym to wziął co tak. Jak mogę ci pomóc? Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Też tak myślę. To ciekawe, pierwszy raz słyszę to zdanie. Bywaj. To jest skomplikowane, nawet nie zdążyłem kurwa skumać, co on powiedział. Myślisz, że uniwersalia coś tam, już dalej nie wiem. No ale tutaj mam w ogóle schowek, możemy tutaj pochować jakieś rzeczy. Ja bym pochował te chyba wiedźmińskie pancerze. Aktualnie nie muszę mieć ich przy sobie. I wiedźmińskie też miecze. No te pozostawiam, chociaż to jeszcze mogę schować. Chociaż, czy chcę to schować? Dumy. Ładny ten pancerz, ale... A, dobra, sprzedamy to. Bierę to do Kiermany, żeby przy okazji, jak spotkamy jakiegoś kupca, to mu to opierdolę. To jakieś siano. Idziemy udać się do Yennefer. No i co? Spróbujemy pewnie naprawić z nią megaskop. Pamiętam, teraz mi się przypomniała ta misja. Będzie zabawnie, widzowie. Przed nami fantastyczna zabawa. Jest to jedna z ciekawszych misji swoją drogą. No, tak, tak, no, znaczy w zależności od tego, jakie tutaj wybory zostaną przez nas podjęte. Kurwa, może być albo ciekawa misja, albo nie.
Ale ja tak zrobię dla widza, że będzie najciekawsza. Zrobiłaś nas wysadzić? Geralt, nie jestem w nastroju na żarty, zwłaszcza słabe. Chcesz się wyżyć, proszę. Krótko z samicą. Nie na mnie. Nie wiem. Wyrzuć łóżko na dziedziniec czy coś. Ha, ha, ha. Widzę, że jednak idziemy w stronę słabych żartów. Możemy porozmawiać na poważnie, jeśli wolisz. Aż tak przeżywasz, Triss, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Wiesz co? Skończmy tę rozmowę, zanim powiem coś, czego będę potem żałować. Ale Sveggio, posłucham, co też masz do powiedzenia. Bunt, kurwa. No to słuchaj. Lecimy. Pieprzyłeś moją najlepszą przyjaciółkę. Rok z okładem. Nie wiem, co na to kodeks wiedźmiński, ale wśród zwykłych ludzi to uchodzi za nikczemność, podłość i świństwo. Staram się o tym nie myśleć, ale to głupie łóżko mi w tym przeszkadzało. I tyle. Nie będę się kajał, to był błąd, przepraszam. Mówiłem ci, straciłem pamięć. Ale chyba ją to boli, to tak... A pierdolę tam, sam jest Alfa. Męczy mnie ta rozmowa, więc ją skończymy. W tej chwili. O kurwa. Ja to tego nie spodziewałem się, Fez. Co tu się wydarzyło? Ty, pierwszy raz taką w ogóle kasenkę widzę, bo... A kurwa. O, rzeczywiście nie jest. Wróć, to Yennefer, ty, ej, przysięgam wam, że grałem tyle razy w Wiedźmina, widziałem naprawdę tyle razy ludzi, którzy przechodzili tą grę, pierwszy raz w życiu widzę coś, taką kascenkę. Wydaje mi się, że dlatego, że wybraliśmy Triss Merigold i jednocześnie też rozwiązaliśmy Gina i powiedzieliśmy ją, że ją nie kochamy i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że dlatego była taka cutscenka. Płotka jak zwykle na miejscu, co? Czy to nie płotka? Nie, to chyba nie jest płotka. Ty płotka? Nie ma gdzie... w ogóle wołam płotkę? A nie, tutaj jest płotkens. Dobra. Chciałbym znak kliknąć, a nie w konia. No skurwa. Proszę się przestawić mnie w to miejsce, tutaj. Nie mogę tutaj szybko se podróżować. W ogóle to powalone, że kiedyś ludzie musieli na koniach zadupcać. Chociaż jak już były konie, to spoko. Gorzej jak już jeszcze wcześniej musieli z buta. Na koniach to chyba luźno. Siadaj sobie. Znaczy, no nieprzyjemna to była podróż. Nie było samochodem, wiesz, luz. Pociągiem, nie? Zero tutaj. Chociaż bo pociągiem za granicach, no nie? Czyli chillera, utopia, nie jedziesz sobie. Nie zajebisie. No w Polsce jest trochę gorzej, bo tam jedziesz i... Ale to trochę właśnie podobne do experience'u pewnie, który mieli ludzie kiedyś. No bo za każdym razem, kiedy koń gnał, to czułeś to uderzenie, nie? Tak mi się wydaje, przynajmniej. Pewnie jaja strasznie bolały, jak to w rozkroku się siedzi. Czemu nie mogę wejść? O, mogę. A nawet jak już wymyślono coś takiego jak bryczka, to przecież na tych drewnianych kołach to chłopie, takie wyboje tam były pewnie. Teraz skrzypiło, chłopie. Pałasowało, stukało. I od się kręca. Musieli to ludzie wariować. Ale z drugiej strony byli dużo, dużo szybciej niż ich poprzednicy z buta. No a my to już w ogóle nawet nie wspomnę. Na drugi koniec świata w 9 godzin. To jest nierealne nawet, no nie? Pokradnijmy co możemy. Nie wiem po co. I w sumie to nie kradniemy, bo to chyba nasze jest. Generalnie rzecz biorąc. Nie wiem czy to nasze, czy... Nie wiem czy tu Wiedźmini jakby mają wspólne to miejsce, w którym teraz my jesteśmy. Czy Gerwart sobie może wejść i zabrać wszystko co mu się... Znaczy, no pewnie Vesemir jest takim ziomem, który rządzi mniej więcej. Co kto może i co kto czego nie może, czyli jest takim szefem tutaj. Jak mi się wydaje. Ale generalnie to chyba jesteśmy tutaj drużyną, jakby razem wszystko, komunizm. Brak kapitalizmu, tylko lecimy wszyscy razem. Jak mi się wydaje. Jeszcze na dole są w ogóle jakieś zajebiste skrzynki, nie no, to nie odpuszczę.
Co tu jest? Pusta butelka, no to petarda. Ale skrzynki mają fajne. Trzy oreny, no to się fest dopłacało. A tutaj w ogóle co to jest? I zejść się też na dół. Kurwa, no muszę tu zajrzeć, nigdy nie byłem. O, nic nie ma. Chociaż nie mogę tego wysadzić? Nie. To co to właściwie jest? Nie wiem, pewnie było w książkach takie coś i musieli to wstawić do gierki, a nie mieli pomysłu co tam wsadzić. Dajbym strzelał. Nie chciało im się. Siema. Ja pomóc filakterium, co ty na to? O, Geralt, chciałbyś mi coś powiedzieć? Tris Marigold ma lepsze city. Ładny miałem stamtąd widok. Może powinnam była cię teleportować tak z 2 mile wyżej, dopiero miałbyś panoramę. No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomuszę Skellowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować załatwione żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to został jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. Skype'ik nie działa. A z kim będziesz rozmawiać? O, tyle razy co ja antenkę kopię od internetu, przestawiałem w prawo, w lewo kiedyś. Piękna sprawa. Nie, to nie tajemnica. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie, członkini loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzących czy niewiedzących? No jak trzeba, to trzeba. Chyba jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. Ale wkurwiona ty. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. No, leć już. Nie wiem dlaczego, dla mnie jest przedmioty fabularne, mam nowy przedmiot fabularny. W ogóle jaka ładna scena, nie? Tutaj lekko zamazane, a tam właśnie tego. Odmazane, bardzo ładna scena. Tak, mogę użyć kółkiem, dobra. Chciałem powiedzieć, kurwa, zajebista scena. Dobra, dobra, ale już przestańmy patrzeć, tylko zacznijmy używać i grać. Już nie wiem co chciałem powiedzieć, właśnie się zamotałem, kurwa. Chciałem powiedzieć, a już wiem, że tego, że mi się, że mnie mega śmieszy. Generalnie Wiedźmin, nie wiem dlaczego. Co tylko odpalam Wiedźmaka, to mi się morda cieszy. Nie tylko dlatego, że fajna jest giereczka, tylko jakieś te dialogi i tak dalej, te połączenia między postaciami, te odcinki jakieś mnie super bawią. Pewnie dlatego, że dużo w to grałem wcześniej, to wydaje mi się, że bawię mnie jeszcze bardziej z tego względu, że ja znam połączenia między postaciami i czuję się taki bardziej zżyty z nimi. I za każdym razem, kiedy coś gadałem, tak bym z kumplem zagadał. Co mam? Dobra, wydaje dźwięk. Sygnał robi się mocniejszy. O? 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 Cicho, strasznie ten sygnał jest, wiesz? Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikachu. O? Ktoś tutaj. Nie, chyba nie. Możemy pogadać? O co chodzi? Nie wiem o co chodzi, miło ci znowu, co? Miło ci znowu w komplecie, co? Ale fajnie Geralt wygląda z tą zbroją. Dzięki, że mi przypomniałaś. Musiałem zmienić temat, bo byś się rozkleił od tych sentymentów. Wiesz już, czemu wróciła?
W wielkim skrócie, bo ucieka przed dzikim gonem. Nieźle. Jakby co, możecie na mnie liczyć. A gdzie Zleto i reszta tych ziomów moich? Tak swoją drogą. Chyba coś mam. Chyba coś mam, kurwa. Nic nie mam właśnie. Pan jest... Sygnał robi się mocniejszy. Pan jest gunwo. Tutaj coś? Nie. Tutaj? No nie, tutaj się robi słabszy, no. Czyli to jest gdzieś na środku. No ale przecież nie widzę tu nic. Tu nic nie ma, kurwa. Zaraza. Straciłem sygnał. Sygnał robi się mocniejszy. Muszę być już blisko. A. O. Ciepło. Konne widmisko nigdy się nie przyjęło. Uma? Możemy porozmawiać? Nie, czy uniwersalia istnieją jako konkretne rzeczy? Bywaj. Nie, tu coś się dzieje. A co to za notatki? Gorąco. Maskrowy, pewnie umy. Ty, no coś tutaj. Puls niski. Ale więc to jesteś. O, jest. A, myślałem, że to uma. Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Tak myślałem. Więc Geralt bardzo dobrze się dogaduje z umą. Podejść. No. Już, załatwione. Możesz iść. O! A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. Tak. Idziemy. Chowaj to skrzykadło. I teraz będzie ciekawy segment giereczki. Z tego co kojarzę. Tutaj możemy wejść. Na pewno tu coś będzie ciekawego. Kurwa, w ogóle to jest taka duża miejscowa. Nóż do chleba i też się zardzewniał. No to niestety. Znalazłem kilka ciekawszych rzeczy w tej gierce niż jej akurat to. Nie wiem, tu się nie opłaca chodzić i nic podnosić. Beznadziejnie tu rzeczy mamy, kurwa, jesteśmy wiedźminami, a po skrzyniach mamy pochowane te zardzewniałe noże. Coś ostatnio chyba biedę klepiemy, za mało potworów jest. Zajebiste w ogóle miecze mają tego. Takie wzorki. Fajny ten secik, tylko żeby nie był zielony, to by było zajebiście. Dzięki, już działa. Co to było? A, chyba nie będzie śmiesznie. Lambert zostawił je przy łóżkach. Zapewne się nie domyślał, że to... A nie, może będzie śmiesznie. Co? Zapewne się domyślał. Ale wiesz co mówią. A, tak, powiedzenia. Naprawdę? Ojej. No to chyba Lambert musi mnie uwielbiać. No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkinie loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Witam serdecznie. Yennefer Wengerberg Gwynblade. Cześć, Ida. Cześć, Ida. Geralt. Nie szkodzi, Yennefer. Przywykłam do ludzkich obyczajów. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elain, Kedmil Foli, Gledivdorn Eptenate, Bundro Itne i Yahus. Chyba jej się nie spodobało.
Co to za dialekt? Leit en undot. Czyli? Tak zwana jedna mowa. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałaś już te słowa wcześniej, prawda? Tak, w legendach. Tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Dziękuję, Severn. Wafail. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Gerwar tam stoi. W tych falach, tak mówię, jak sobie zastępujecie, to będzie idealna klatka, jak pewnie miał twarz deformowaną. Pewnie chcesz co wymiana w zamian? O co chodzi? O co chodzi? Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mroku. Adolf H. 1945. Znasz, wątpię, ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Ciekawe, jak się w książkach kończy historia Ciri, bo tutaj możemy wybrać właściwie, jak to się zakończy. Odpowiednimi wyborami wcześniejszymi. O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Vesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlagu. Odpowiesz mi? Pewnie. Na naukę nigdy za późno. Wielka wędrówka? No, ja wiem chyba, co to. Nel tworzyły kiedyś jeden lud, en undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif en Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Teraz będzie jeszcze. Zachowałeś się jak burek, mimo moich próśb. Od przecież. Nie bardzo widzę, czemu miałbym przepraszać. Wiem, że czarodziejki oczekują, że będę się im kłaniał. Więc nie tylko się nie skłoniłeś, ale jeszcze wypiąłeś. Bardzo dojrzałe zachowanie. No ale dość o tym. Wszystko gotowe. Zbierzmy chłopaków i możemy zaczynać. Okej. Okay. Nie. To ta misja, widzę, śmieszna będzie kiedy indziej, ale też będzie związana z Megaskopem. Ale będziemy musieli na nią jeszcze chwilę poczekać. Słuchajcie, wszystko już gotowe. Możemy zaczynać. Teraz będzie misja Lander, poważna. Eskel, pójdź. Naprawdę co? Poważna. Ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. Pamiętaj, jak mogę co, spędzić. Będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem... Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię, jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skończy. Może być. Czy jednak to misja będzie teraz ta śmieszna? Dobra. To jest co chwilę zwrot akcji są. Nigdy nie... Jak to jest ten mem? Nigdy nie pokazuj swojego następnego ruchu. To gra też. Co chwilę nas zwodzi. No co mnie tak nogi swędzą? To jeszcze nic. Nie było cię zeszłej zimy, jak Lambert go przekonywał, żebyśmy wynieśli się z Kermorem. Bo na co nam ta ruina? Ściana grzyb z dachu się leje i zimno tu jak w pieprzonej psiarni. Vesemir wstał bez słowa, wziął miecz, trzasnął drzwiami
Cały miesiąc go nie było. Okej. To co robimy z wolnym wieczorem? Chyba ma sentyment. Wincik wizyty już leży. Mówił, że trzeba wymienić belki w stropie, wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówię szklaneczki albo dwóch. No, to przegłosowane. Jan, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. Eskel, opowiedz, jak załatwiłeś tego katakana, którego razem kroiliśmy. Katakana? Oho, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir, nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Romans przy pracy? Kiepski pomysł. Wampir mógłby cię zastać ze spodniami na kostkach. No niby tak, ale z moją aparycją trzeba korzystać z każdej okazji. Może powinieneś na stałe chodzić w masce. A ty z kneblem. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk dratewka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńcu. Ale bym się napił takiego z ogórków soku. Co u ciebie mam? Jakkolwiek dziwny wyraźny. W sensie tego kwaśnego takiego, wiecie. A tak, miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złote. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno poślizgnąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trola, bo za jego głowę była nagroda. Trollowi mogłeś darować. I żreć korzonki i spać... Zrobiłem dokładnie tak samo. Potrzebowałem tych pieniędzy. A po trolu nikt nie zapłacił. Zrobiłem dokładnie tą samą sytuację. To przynajmniej za niego wypijmy. Że zabiłem rabusiów, troll nic nie robił, a i tak go zabiłem, bo za niego było siano. Takie sama sytuacja była w poprzednim odcinku, dosłownie, jakbym nie opowiadał. Sporo się u mnie działo. W poprzednich jakichś tam odcinkach. Odnalazłem je. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umą. Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i Hendorzenia. Co u Triss? Triss radzi sobie. A jak jej blizny po Soden? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Przepraszam bardzo, chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać.
Żeby przywrócić umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Vesemir go odczaruje na parę z szaleju. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień. No, co się stanie, jak pojutrze będzie ten ważny dzień zaraz jutro? Nie posłuchał? Pewnie, że nie. Chłopie, tu jest zakryska przynoszona już. Eskel opowiadał o zleceniu na Samowiłę. Niezła historia. Zaraz dokończę, ale wpierw kolejeczka. Uuu, ale kopie po wątrobie. Co to? Mordownia. Spirytus pół na pół z białą mewą. Co się patrzysz? Yennefer poszła, to pijemy na poważnie. W takim razie jeszcze po kieliszku. No, to lub. Ja już nie mogę się doczekać, co się zaraz wydarzy. O, może zagramy w karty? Może zagramy w karty. Czemu by nie? Rozumiem, że na pieniądze. Bardzo dobrze rozumiesz. O, zdycha. Myślałem, że to jakieś... Chyba, że wolisz w rozbieranego. Myślałem, że jakieś poważne stawki. Zrozumiał, co w tobie widzą kobiety. Dobra, porównacie, co macie w gaciach potem, a teraz mieszki na stół. O co mu chodzi? Nieważne, gramy. A! Znowu nie działa przeciw... Dobra, bo ja tutaj raz na jakiś czas lubię sobie tak sniki zatrzymać na sekundkę i sprawdzić, czy wszystko tutaj działa w porządku i czy jakoś nagrywanie było ok. No to co, gwincik, co? Mega dawno nie grałem w gwinta. Ale wydaje mi się, że tutaj nie będziemy nic za bardzo zmieniać. Mamy chyba całkiem w porządku talię. Znicz najsilniejszą jest wnoskę obleźniczą. Też fajna, ale wydaje mi się, że Volta się oddaje najbardziej. Z kim ja gram w ogóle? Dobra, medyczka zostaje. Mistrz oblężeń. Moglibyśmy go w sumie wyrzucić, tak generalnie. Najpierw wywalmy. Kurde, Keira. No to wywalmy mistrza oblężeń? Oblężeń. No i co? Gramy standardowo, czyli na początku oczywiście szpiega sobie gramy. Czy my chcemy zagrać coś dobrego? Nie, chyba. Chyba ta gosep. Tutaj coś rzucimy. I tak jest Cyrilla. No i tyle, i pasujemy. A co jego w ogóle ziomuś robi? Zagrywa deszcz. O, pasuje, dzięki. Mam mega dużą przewagę. Musi się, żeby wygrać tą rundę, musi się nieźle z kart wyjebać. O kurde. No dobra. Może być tak. 4 do 8 kart. Raczej nie aż przeciwnik spasował. Dlatego ja nie mam w sumie co rzucić za bardzo. Mógłbym medyczkę rzucić i przyzwać Ciri. Nie no, bez sensu. Muszę to rzucić. Muszę naprawdę dobre karty rzucić. Żeby to wygrać, bo nie mam żadnej słabej.
Ale to dobrze, lepiej mieć dobre karty, niż jakąś słabą. Chociaż mniej by bolało, jakbym rzucił sobie taką dwójeczkę, niż jej od razu 16 punktów. Ale nie była to jakaś ciężka rozgrywka, żebym musiał liczyć punkty i płakać nad każdym minusowym punktem, który potencjalnie mogą stracić. Dobra, rzucamy tą medyczkę Cyrilla, no i już wygraliśmy raczej na 99%. Straż księżyca. Chłopca chyba pierwszy raz Quinta. Kart nazbierał i chyba pierwsza partyjka jest grana. Wydaje mi się, że gramy z Eskielem. Dobra, no nie ma kart, no to pasujemy, nie chce mi się grać dalej. Dzięki wariacie, nie jesteś niestety dla mnie żadnym wyzwaniem, a to jest tym mistrzem. Dobra partyjka, Geralt. Zwłaszcza ten ruch... Nowigradu. Dobra, dobra, koniec zachwytów, polewaj. Mistrz Nowigradu? Chyba tak, mistrz Nowigradu. No turniej wygraliśmy, wydaje mi się, że tak. Ej, zróbmy coś śmiesznego. A co? Nudzisz się z nami? Nie, tylko jest jakoś tak. Nieśmiesznie. Przystojnie jak ma rację. Słuchajcie, znam taką grę. Nauczył mnie student z Oxenfurtu. No? Zaczynasz od... Nigdy w życiu nie... I kończysz jak chcesz. A jak ktoś tę rzecz zrobił? To jest... O kurde, kamerka mi się zaczęła. Brzmi dobrze. A to jest dobra gra ogólnie. Bez dużo razy grałem w tą gierkę. Zaczynaj. Nigdy w życiu nie... Przespałem się z sukubem. Wypij? Nie wiem. No proszę. Ale chcę mi się najebać, więc piję za każdym razem. Ale żebyś ty? Eskel, Eskel, cicha woda brzegi rwie. Mam słabość do rogatych kobiet. Dobra, teraz ja. Nigdy w życiu nie obudziłem się po imprezie w samych gaciach. Wypijmy, ale tak generalnie to nie mam zielonego pojęcia. Tak realnie się... Nie no, na pewno się obudziłem. Geralt? Palicho Lamberta, ale żeby ty? Co by powiedział papa Wesemir? Myślę, że papa Wesemir piłby tę kolejkę ze mną. Dobra, Geralt, twoja kolej. Nigdy w życiu nie... To prawda. Nie uciekłem nigdy od kochanki przez okno. O, ciekawe co to za twardziel was nakrył, że tak spieprzałeś. Nie o to chodzi. To był przyjaciel. Nie chciałem sprawić mu przykrości. Te, prawdziwy z ciebie druh. Dobra panowie, lepiej kończmy. Starczy tej gry, bo już nigdy nie będę mógł wam spojrzeć w oczy. Zimno tu jak u lodowego giganta w dupie, panowie. Zaraz wrócę. Tylko się odleję. Dogadujesz się z Lambertem? Mi tam nie jest zimno. Mi tam jest ciepło. Przecież on zawsze był zmarzły. Pamiętasz tę zimę 15 lat temu, jak śnieg leżał do Beletej? Siedział owinięty kocem przy kominku i rzucał kurwami, jak tylko zaczynało sypać. Hola, młodzieńcy. Co to za prywatka? Alkohol, pojadam wam, jest najgorszym wiedźmina wrogiem. Skąd wytrzasnąłeś ten kapelusi? Ze skrzyni Wesemira. Krzyk młody w 1112. Staruszek zakładał go pewnie, jak szedł wyrywać pan. Co jak to się wtedy mówi? Smalić cholewki. Młodzieńcy, bycie wiedźminem to nie śmiechy i krotochwile, lecz ciężka praca. Nie dla nas szczebiot dziadek, nie dla nas... Dobra, dobra. Jeden Wesemir wystarczy. Ściągaj to, bo pobrudzisz. I weź polej. Ech, poleję ci, Eskel, poleję. I to po brzegi, bo bez wódki jesteś drętwy jak księgowy w Egipcie. To o co chodziło z tą samowiłą?
wzięła takiego chłopka w tany, a on zamiast się cieszyć, że z życiem uszedł, zakochał się po uszy. Chciał, żebym mu ją złapał. Odmówiłem, więc spróbował po swojemu z rybacką siecią. No i pewnie do tej pory zasuwają na ściernisku mazurki. Piękna historia. I z morałem. Ta, jakim? Trzymaj się z dala od niebezpiecznych kobiet. Możecie odetchnąć. Jen i ja nie jesteśmy razem. I już raczej nie będziemy. To by tłumaczyło, czemu pani czarodziejka ma muchy w nosie. Daj już spokój. Wybacz głupie żarty, Geralt. Nie wiedzieliśmy. Chcesz o tym pogadać? Nie. Chcę się napić. Da się załatwić. Wódka się skończyła. Kto idzie? Ja byłem. Poza Grychę. No dobra. To ja idę. Kuchnia w tamtą tą? O, a to może głębokie pytanie. Słuchaj, no, czy ty masz do mnie jakiś żal? Ja? Gdyby żal. No, tak mi się zdaje. A wiesz, ty jesteś dla mnie jak młodszy brat. Upawy, wredny, ale brat. Gera, dlatego się tak kurwa nie wzruszyłem. Chodź no tu. Cholera, potłukłaj się. Dobrze, że pusta. Ej, a gdzie jest Esker? Powinien był już wrócić. Trzeba się rozejrzeć. To zadanie dla Wesemira. Znowu zaczyna. Zostaw już tę czapkę. Gdzież się podział nasz młodzieniec? Czyżby w niebezpieczeństwie był jak owen? Za mną w sukurs! O kurwa. To widzę, faktycznie nas mocno nosi. Dobra, znajdzie skiela, jesteśmy najlepszym tropicielem. Ja bym się schylił, bym się chyba pożygał. Nie podamy grady go wyśledzić. Mogę biegać? No nie, nie mogę. Wypierdoliby mi się wiedźmak. Eskel! Też czuję, że może być... Gdzie może być? Myślałem, że na górze, ale nie wiem, czy będzie na górze w sumie. Tak mi się wydaje, że poszedł na górę, tylko w tym tempie... No to mi zajmie sporą ilość czasu pójść się tam. Przyspiesz, wiedźmak, przyspiesz. Warskim? Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale powiedzmy, że istnieje. Warskim krokiem. Albo coś mu się stało w sumie. Słyszałeś? Coś jak... dyszenie rannej wiwerny. A śpi. Coś zrobił. Jedna blizna w tę czy w tamtą, nie, bo to już różnica. Eskel jest gdzieś blisko. Trzymaj się, bracie. Idziemy! Eskel! Hop, hop! Patrz, tu jest! Razem z wiernym dzwoneczkiem! Ej, Eskel! Pomódka! Co się stało? Naprułeś się w trzy dupy. Co się stało? Wstawaj, idziemy pić. No i spokój się, pożygam. Zawsze się tak kończy, jak chlejemy we trzech. No to doprośmy kogoś, jakąś babkę najlepiej. Żadnej tu nie ma, poza Jen. A jej lepiej nie budzić, wiesz. A ta czarodziejka, z którą gadaliście? Pomyśl. Włączymy megaskop, ładnie zaprosimy. A ona się do nas teleportuje. I może jakieś koleżanki weźmie, co wy na to? Genialny pomysł! Lambert, ty co masz łeb? O, pewnie, że mam. To jak, wzywamy loże czarodziejek na imprezę?
stres! Wzywamy, kurwa! Ja może się uda. Jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwizna. No to dawaj, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy... że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem co. Załóżmy ciuchy Yennefer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzyj się, bo tak ci zasznuruje gorset, że się zesrasz. Nie marudźcie, Skel. Wbijamy się fa. Genialny pomysł. No dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Jeden z lepszych. Ale może z drugiej strony, jakbyśmy się nie przebrali, to może mogli faktycznie byśmy ich na imprezę zawołać, ale wątpię. Spodnie Yennefer? To spodnie? Gdzie one są? Gdzie są spodnie Yennefer? To są spodnie Yennefer? To są spodnie tropiciela. Szybkie sortowanie, ty. No podniosłem chyba, nie? Ty, no podniosłem, nie mam weku. Załóż spodnie. Ekwipunek. Ty, jestem kurwa ślepy? A w przedmiotach fabularnych spodnie Yennefer. Sekę Gerwal, weź to ściągnij. No i teraz wygląda spozornie. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, Eskę. Masz talię osy. A ty jesteś osioł. No dalej, bo mnie pije. Dobra. Ja gadam, a wy coś róbcie z kryształami. Kedmil, blede do in, hokus, pokus, sare, mare, arce, blatana. Witam. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stróż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie, baranie, loża! Loża mnie dopadła! Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już. Dobra, ale co się nabawili, to nasze. Zarazo, co za sen. Ale musiałoby nas boleć wszystko, jak to się na takiej podłodze spali. W ogóle to kiedyś mieli przejebane, nie było żadnych materacy, nic. Tak musieli niewygodnie mieć. Słomie jakieś. Tragedia, przecież jak to spać w takiej słomy? Chociaż pewnie pakowali słomy do prześcierata, więc jakby... nie przenikało, ale i tak, jakoś tak... mało wygodne mi się to wydaje. I cuchnął jak gorzelnia. Ten kapelusz to była pamiątka, Lambert. Daj już spokój. Spierze się. Później poustawiasz chłopców po kątach. Przejdźmy do rzeczy. Chyba się nie udało. Widzę, że metoda z grobową deską i szalejem nie podziałała. Nie do końca, ale przynajmniej czegoś się dowiedziałem. Kiedy wy polowaliście na widłogony i bawiliście się megaskopem, ja przyglądałem się umie. I zauważyłem, że w chwilach, no jak to powiedzieć, ograniczonej świadomości zachowuje się inaczej. Kiedy Uma zasypiał, budził się, było coś innego w jego ruchach, spojrzeniu, ale tylko przez chwilę. Dlatego wprowadziłem go w trans.
Z początku nie było efektów, ale kiedy wszedł w najgłębszą fazę letargu, usłyszałem coś jakby westchnienie czy jęk. I to nie był głos Umy. Nie bardzo wiem, jak to ma nam pomóc. To siedź cicho. Dziękuję. I przepraszam za wcześniej. Chłopcy powiedzieli ci już, co zrobiłeś. Ja nadal w tych spodniach jestem, tak. Czy nie? Niezbyt mi się to podoba, ale zaufam ci. Myślałem, że ten stół gdzieś przepadł. No, nie widziałem ponurego Alberta z pół wieku. Żal było wyrzucać. Pomyślałem, a nóż jeszcze się przyda. Wiecie, jak to stary człowiek. Pewnie. Każdy dziadek trzyma na strychu narzędzia tortur. No dobrze, to co teraz? Możemy zaczynać. Trzeba tylko uważyć eliksir. Ciekawe czemu... Nie zrobiliśmy tego wcześniej? Bo preparaty do prób są silnie reaktywne i trzeba je podać zaraz po sporządzeniu. Zadowolony? Geralt, ty zrobisz eliksiry. Proszę, tu są receptury. A ty, Eskel, weź bimber. O nie, po wczorajszym to... I zdezynfekuj narzędzia. No, raz, raz, chłopcy. Dobra, tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Tak, widzimy się jutro. Mam nadzieję, że wam się podobał. No jest czwarta rano, zazwyczaj o tej to wstaję. Nie idę spać, ale nie mogę spać tak jak mówię, to że jeżeli dzisiaj był jakiś mega przymulony, to sorry, ale wydaje mi się, że wyszedł całkiem spoko. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się w każdym razie jutro z tej serii czy innej. Podajcie na mój drugi kanał oraz na Twitcha. Do zobaczenia, cześć.